chcesz rasowego psa, koniecznie zobacz dzisiejszy program. Strefa Zoologiczna, Michał Sawa, zapraszam. Michał Grzegorz Sawa, magister ekonomii, przedsiębiorca zrzeszony w cechu rzemiosł i przedsiębiorczości w Wołominie. Instruktor praktycznej nauki zawodu sprzedawcy, hodowca psów, członek Związku Kynologicznego. Będąc dzieckiem marzył o własnym psie, marzenie zrealizował w 2002 roku. Wspólnie z żoną rozpoczął hodowlę psów wyżeł niemiecki, co przerodziło się we własny biznes. W marcu 2003 roku otworzył firmę Grande Cane. W 2005 roku porzucił pracę w korporacjach finansowych. W 2006 w Warszawie otworzył pierwszy stacjonarny magazyn, w 2010 sklep firmowy, także ze sprzedażą internetową pod adresem grandecane.pl. W 2013 był pomysłodawcą i współorganizatorem akcji Akcja Taka, to na karmy dla zwierzaka, której celem było przekazanie tony karmy do schroniska w Katowicach. Od 2016 roku prowadzi program Strefa Zoologiczna w telewizji Słodki Live. Od lipca 2017 jest hodowcą psów Cane, Corso, Italiano. Moimi gośćmi w dniu dzisiejszym w programie Strefa Zoologiczna jest Ania Przybyła, witam Cię bardzo serdecznie, witam. I Sara Mazurek. Witam. Cześć. Będziemy rozmawiali o FCI. Będziemy rozmawiali dzisiaj o Związku Kynologicznym. Bardzo poważny program, jak którego się nie boimy. Nie, ani trochę. Będziemy uświadamiać ludzi dzisiaj w dzisiejszym programie, jakie są różnice, żeby nie popełniać tych błędów, które są popełniane. A może nie błędy, a nieświadomość ludzi, prawda? Bo głównie chodzi o to, że ludzie nie są świadomi, jaka jest różnica między hodowlą rasowych psów, hodowlą psów z rodowodem, a jaka jest różnica między hodowlami pseudo? Ala rasowe pieski na kanapkę. Tak. Z pseudo rodowodami, tak naprawdę. Za pół ceny. Dokładnie. Czasem i w cenie tych ze związku kynologicznego, albo większych. To czym się różni, jaka jest różnica między psem z rodowodem, a psem w typie? Przede wszystkim rodowód. Tak, rodowód jest największą różnicą. W rodowodzie Związku Kynologicznego mamy podanych przodków psa, tak? Cztery pokolenia do tyłu. Możemy zobaczyć, kto był dziadkiem, jak wyglądał pradziadek. Jesteśmy pewni, że przodkiem Amstaffa nie jest wyżeł. W pseudo-hodowlach, w pseudo-fundacjach w rodowodzie często rodzice są nawet nieznani. To może zacznijmy od tego, dlaczego są w Polsce pseudohodowle czy pseudozwiązki? Tak naprawdę prawo to dopuściło. Jest luka prawna w przepisie z 2012 roku, mówiąca, że sprzedawać można psy tylko z rodowodem, tylko z legalnych hodowli. Była duża bezdomność. Tak, było dużo sprzedawanych psów na targach, tak, bez żadnych papierów. Więc otworzyły się stowarzyszenia, które są jak najbardziej legalne w naszym kraju, niestety. I 90% tych stowarzyszeń zrzesza pseudohodowców. Kto to jest pseudohodowca? To człowiek, który nie dba o psy. Psy są maszynką do zarabiania pieniędzy. Kryte co cieczkę, bez żadnych badań. Po prostu do wycieńczenia. Od pierwszej cieczki do ostatnich dni. Bo słyszy się, że pseudohodowle to cała masa psów. Jest człowiek, który ma 50, 60, 80. Nie zawsze. Nie zawsze. Zdarzają się takie z dwoma, ale suka będzie kryta co cieczko od pierwszej cieczki, czyli na przykład od 6 miesiąca życia. Mhm. Czy to zdrowe? Nie no na bardzo. Pewno nie, bo 6-miesięczny szczeniak to jest szczeniak. To jest szczeniak, tak. Dokładnie. A nie suka, która ma być kryta. A niektóre są tak kryte. Wiecie, dlaczego jesteście dzisiaj w moim programie? Przez post, który napisałyśmy. Dokładnie tak. Dokładnie post pojawił się o godzinie 22, 10 listopada. Tak. Autorka postu, Ania, Sara i nieobecna Kinga Marzec, ale Kinga była kiedyś w moim programie, w zeszłym roku rozmawialiśmy i powstał ten post. Razem nad nim pracowałyście. Tak. Powstał z potrzeby uświadomienia ludzi, jaki jest problem z pseudohodowlami. Tak naprawdę, no, jest tego a dlaczego wy zebrałyście to wszystko do kupy? Ja może pokażę. To jest ten post wydrukowany. Trzy strony. W podpunktach. Tak.
jedna osoba stworzyła nam pytania do tego. I zadała je na forum publicznym, na Facebooku, na jednej z psich grup. Ułatwiła nam napisanie tego postu tymi pytaniami, żeby był merytoryczny, żeby dotarł do ludzi. No właśnie, na początku czytam: świata nie zbawię, pomagając wszystkim, bo nie jestem miliarderem, ale wytłumaczę dlaczego FCI, czyli Związek Kynologiczny, tak. I dlaczego ceny są takie, a nie inne. Co to jest czystość rasy psów? Więc albo kupujemy rasowego psa, albo adoptujemy w typie rasy ze schroniska czy fundacji. I to ostatnie zdanie najbardziej poruszyło mną, czytając ten post na samym wstępie. I to spowodowało, że ja ten post przeczytałem do końca i was zaprosiłem do programu. Był długi, prawda? Bardzo długi. Ale te słowa i te ostatnie zdanie, które czytałem, faktycznie obrazuje to, że albo kupujemy psa rasowego z rodowodem, albo idziemy do schroniska po prostu, tak. Gdzie są gotowe psy bez domu. Tak, które czekają na ten dom, które często są kilka ładnych lat w schroniskach, w domach tymczasowych, które są prowadzone przez fundacje i czekają na ten lepszy los. Tutaj jest napisane też, wytłumaczę dlaczego FCI, dlaczego ceny są takie, a nie inne. Dlaczego psy kosztują niektóre rasy bardzo drogo? To też zależy od tak naprawdę od mody na rasę, od tego jaki jest popyt, od tego ile hodowca musi włożyć pracy w wychowanie tych szczeniąt. Tak na Czyli to nie jest cena gdzieś brana z sufitu na zasadzie... Nie, absolutnie. Uważam, że ten pies powinien tyle, a nie inaczej kosztować, tak? Nie. Hodowca musi policzyć, że włożył w to pracę. 2 miesiące, 24 godziny na dobę jest przy szczeniakach. Sprząta, gotuje, karmi, dba. Weterynarz? Weterynarz oczywiście, często wzywany do domu. Koszty. Dodatkowe koszty. Dobra karma, wychowanie. Na przykład w rasach ozdobnych dochodzi także pielęgnacja sierści. Nie ukrywajmy, sierść rośnie, trzeba przyciąć szczeniaka, żeby wyglądał, żeby nie kołtunił się. To wszystko się żeby licza. Żeby widział, bo są rasy, które, których sierść zasłania oczy, tak. Tak, dokładnie. I stąd waszym zdaniem bierze się cena? Na pewno stąd. Największa część ceny to jest wykarmienie szczeniąt. To teraz ktoś by mógł zadać pytanie, czemu są hodowle, te pseudohodowle, które to samo robią za pół ceny? Bo tam nikt nie patrzy na dobro zwierząt. Kupuje najtańszą karmę z marketiku, jakiegoś bobiczka. I albo takie... karmi makaronem błyskawicznym z dodatkiem odrobiny kurczaka. No tak, też może. Albo sama kasza i trochę tłuszczu i skwarki ze słoninki. Stąd jest to tanie wychowanie, tak? A że szczeniak nie wygląda tak, jak powinien, nie jest tak zdrowy, jak powinien, tylko to nie interesuje. No i kwestia charakteru, tak? To też, oczywiście. Czyli jak uważacie, po co psu rodowód? No, żeby wiedzieć, skąd jest. Genealogia. Kim jest. Musimy mieć pewność. Biorąc psa do domu, musimy wiedzieć, że na pewno to jest ten pies, a nie inny. Predyspozycje rasy, przypuśćmy. Dla kogoś będą najważniejsze, a dla kogoś będzie wygląd psa najważniejszy. Na przykład w moim przykładzie ja mam dziecko 6-letnie, które choruje na epilepsję. Ja bym sobie nie mogła pozwolić wziąć do domu psa w typie rasy czy po prostu kundelka. Bo, psa nie wiadomo pochodzenia. Tak, bo ja muszę wiedzieć, jakie ten predyspozycje pies będzie miał, po jakich rodzicach, czy ci rodzice są w porządku, mają charakter odpowiedni, nie są lękliwi, nie są agresywni. Odpowiedni charakter. Tak. Jasne. Hodowle Związku Kynologicznego w Polsce są kontrolowane. Tak. Tak. Na każdym kroku tak naprawdę. Wymieńmy te kroki. Na początku trzeba zgłosić się, tak? Tak. Żeby uzyskać uprawnienia hodowlane, pies czy suka muszą skończyć 15 miesięcy. Wtedy zaczyna się proces weryfikacji. Musi zaliczyć przynajmniej 3 wystawy z oceną bardzo dobrą lub doskonałą. Jedną międzynarodową. Czyli te wystawy tak naprawdę to jest... weryfikacja hodowlana. Dokładnie tak. Tak, to są nie jest, sędziowie. To nie to, co ludzie myślą, pies idzie na wystawę, żeby pokazać, czy jest piękny, czy brzydki. Nie. I żeby nie myśleć, wiele ludzi myśli, że hodowcy mają za to pieniądze, że się absolutnie, wystawiają. Absolutnie, za to też się płaci. Też się z tym spotkałem, tak. A niestety, to są tylko i wyłącznie koszty. Z własnym psem byłem na wystawie i ktoś się pyta, no dobra, co wygrałaś? Ha,
A to trzeba właśnie dołożyć do tego interesu, jak to się mówi, bo po to jedziemy na tą wystawę, żeby sędzia kynologiczny mógł zobaczyć tego pieska, osądzić, sprawdzić uszy, sprawdzić uzębienie, sprawdzić jak pies się porusza, czy przy poruszaniu na ringu pies prawidłowo się porusza, czy nie kuleje, czy nie ma... Czy nie ma wad anatomicznych. O, przede wszystkim. To są po prostu... Czy nie jest lękliwy? Charakter też jest weryfikowany, tak? No bo sędzia podchodzi, pies nie może być lękliwy, nie może uciekać, nie może tak nie naprawdę być agresywny rzucić też. Się na sędziego bez powodu. Pseudohodowle nie podlegają żadnym kontrolom? Nie. Nie. Absolutnie a inspekcja weterynaryjna? No to jak ktoś zgłosi, że coś się dzieje złego z psami, no to wtedy interwencje jak najbardziej muszą podjąć, aby sprawdzić warunki. Przesłałyście mi zdjęcia z pseudohodowli, tak. Które zresztą też są dostępne ogólnie w internecie, można sobie wygooglować je, pokazać. Są tak. Między innymi za mną na tle BIM-ie. Widząc te zdjęcia, tak naprawdę powiem wam, że wiem, dlaczego nie są te hodowle kontrolowane. Można w takich warunkach trzymając psa nikt by nie wpuścił nikogo, żeby pokazać, prawda? W jakich warunkach trzyma własne psy, chociaż ciężko powiedzieć chyba własne, bo to jest kwestia produkcji, tak? Tak. Oni nie traktują psów jak członków rodziny. Nie tak jak hodowcy. To jest maszynka do zarabiania pieniędzy. Ma rodzić, odchować i za parę miesięcy znowu urodzić, żeby był jak największy zysk. Aby dlaczego pieniążki tak się do dzieje? Portfela. Aby pieniążki do portfela. Biznes, tak? Biznes. Łatwe pieniądze. Na cierpieniu i krzywdzie. A powiedzcie mi w takim razie, gdzie są organizacje, które powinny to kontrolować? Dlaczego ciągle się słyszy o jakiś tu pseudohodowla, tu odebrane psy, tam odebrane psy? Ludzie zaczynają być świadomi, zgłaszają. Widzą po prostu, zgłaszają co się te hodowle, tak? Widzą, że coś jest nie tak. Kupują szczeniaka i okazuje się, że szczeniak jest strasznie chory. Zarobaczony. Bo nie są szczepione, nie są odrobaczone. Z jednej strony właśnie czasami słyszę takie słowa, choćby klientów czasami, jak ktoś się pojawi, prawda? Że no, piesek był chory, miał robaczki, czy jakieś pchły się pojawiły. No ale w sumie za te pieniądze to dobrze, że wzięłam tego psa do domu. Uratowałam go. Tak. Ludzie uważają, że to jest ratowanie psów. A to jest napędzanie biznesu jeszcze bardziej. Spirala się kręci jeszcze bardziej, bo jest... Sprzedali pieska, no to trzeba wyprodukować kolejne. Znowu ktoś uratuje. Znowu ktoś przyjdzie, bo po prostu tacy ludzie patrzą na to, że są zawsze tacy, którzy będą chcieli ratować. Że o, ja kupię dzisiaj, bo na pewno jak oni nie sprzedadzą, to oni go zakopią, zabiją, cokolwiek. Tak, oni też to robią. Jeżeli nie sprzedadzą odpowiedniej liczby szczeniaków, te szczeniaki zostaną w hodowli, no co oni mają z nimi zrobić? To no na czym polega prawidłowa hodowla psów prasowych? Na miłości do psów przede wszystkim. Bo to jest miłość. Ale miłość to jest ogólne pojęcie. Trzeba kochać psy, trzeba kochać to, co się robi, tak? Nie można się brzydzić sprzątania po nich. Bo to jest kupy. Naturalne. To są kupeczki, to są, siuśki. Tak, dokładnie. To tak. Są wymiociny, bo nażre się jedno z drugim, trochę więcej. No i niestety trzeba posprzątać. I to wiadomo, może to być na podłodze, może to być akurat na kanapie, więc to trzeba się liczyć z tym. A powiedzcie mi, bo czasami się widzi identyczne psy, jeden z rodowodem, drugi bez rodowodu. Tak, no to są w typie rasy pieski, po prostu tak, z hodowli zrzeszonej w jakimś stowarzyszeniu Burka i Kocurka, bo to tak to nazywamy. Powiedzmy ogólnie. Ogólnie tak. No to jest piesek po prostu, gdzie matka być może gdzieś tam była właśnie Amstaffem, bądź Azjatą. Tak, owczarkiem niemieckim. Często to są też psy, które są niewystawowymi psami z hodowli z związku kynologicznego, tak? Czyli tak, tak na przykład jak Ibiza. Ibiza jest psem niehodowlanym, jest zakupiona jako pet. Do domu, do kochania, na kolanka. Powiedzmy, co to znaczy pet. To pet, czyli pies... Pies z wadą anatomiczną lub wadą koloru, zgryzu. Jest to pies, który nie jest do dalszej hodowli do wystawiania. Tak? Jest się zdrowy całkowicie. Nie ma jakąś wadę wykluczającą go z dalszego rozmnażania, żeby jej nie przenosił. Tak. To teraz mi powiedzcie, bo już po części myślę, że naszym widzom wyjaśniliśmy, ale jaka jest różnica między Związkiem Kynologicznym w Polsce, który działa prawie 100 lat, zrzeszony w FCI, a jaka jest różnica między tymi pseudohodowlami, które, przepraszam, stowarzyszeniami pseudo,
które działają zgodnie z prawem. To może ja powiem, jak wygląda... Bo to straszna taka różnica jest, nie? Gdzie, tak, to jest gdzie tak naprawdę wszyscy działamy zgodnie z prawem, wszystko jest legalnie, ale jednak dzieją się takie rzeczy, jak widać na telebimie, na zdjęciach. Tak, no mamy tutaj przykład. Bo nie ma kontroli. Tak? Hodowle w związku kynologicznego są kontrolowane. Te stowarzyszenia nie kontrolują? Nie. Nie. Tak, my, jeżeli rodzi się miód w związku kynologicznym... To jest taki klub wzajemnej adoracji? Dokładnie. Często tak. Często sam hodowca zakłada stowarzyszenie, żeby móc hodować, sprzedać te szczeniaki. To nie ma żadnego problemu. Wymogi związku kynologicznego komuś nie pasowały. Nie pasowało to, że trzeba spełnić określone warunki, czy określone, tak jak mówicie, wystawy, określone prawa hodowlane nabyć. I dlatego... powstają te pseudo... Znaczy, no tutaj związki. Ustawa po prostu znaczy nie, tak. To są często ludzie, którzy uciekają ze związku kynologicznego albo są z niego wyrzucani, tak? Bo źle traktują psy, bo szczenięta nie są w dobrych warunkach. Na przeglądach miotu okazuje się, że są brudne, zarobaczone albo niezaszczepione. Mhm. Łamią przepisy hodowlane, regulamin, tak? Kryją za często, mają mioty czyli na lewo. Tutaj kwestia... znowu pieniędzy. I teraz jak rozpoznać? Taki zwykły Kowalski, jak może rozpoznać, czy dany szczeniak, którego chce kupić, oczywiście zdjęcia w internecie są jak najbardziej ładne. No piękne, to są... Często są kradzione. Kradzione zdjęcia. To prawda, ja sam się z tym spotkałem, że moja suka, wyżeł niemiecki, którą miałem, bo zdaje się, że to był 2008 rok, na Allegro znalazłem jej zdjęcie, że są szczeniaki w sprzedaży z jej zdjęcia. Zadzwoniłem do tego kogoś, w ciągu paru sekund usunął aukcję w ogóle. Tak, tak jest tak. Często. Często są kradzione do ich rodowodów przydomki, imiona psów ze zaznanych hodowli, związku kynologicznego. To też słyszałem o tym. I to jest bardzo nagminne ostatnio. Często rodzicami są psy, które już dawno nie żyją. To wróćmy do tego pytania. Jak zwykły Kowalski ma rozpoznać, że ten pies jest odpowiednio wychowywany, odpowiednie dokumenty, jakie to są, Jak to wygląda? To myślę, że po przeczytaniu tutaj takiej ulotki, która została udostępniona z oddziału naszego. To może ją pokażemy do kamery. Tak? Tak. Ze Związku Kynologicznego oddział? Oddział w Wałbrzychu. Mhm. Z takiej ulotki można uzyskać troszkę wiedzy. To jest ABC przyszłego psiarza. Zanim kupimy psa, co mamy zrobić? Co, definicja psa rasowego. Jest tutaj napisane w sposób... do kamery. W taki sposób jasny, bardzo jasny. Po co mi rodowód? Bo ludzie myślą, że po co mi rodowód? Mam pieska, tak, jak najbardziej. No to nie będę wystawiał. Nie będę wystawiać. No rodowód po to, żebyśmy wiedzieli, co to jest za pies, skąd on jest, że matka, tak, to matka ta, a nie inna. Chwyty reklamowe pseudohodowców. Też tutaj jest pięknie opisane wszystko. Parę... jaki przykład? Jak? Bardzo dobrze, pierwszy punkt. Piesek nie ma rodowodu, bo jest piąty, szósty czy któryś z miotu. A to nieprawda. Nie, kiedyś tak było, rzeczywiście. Pierwsze dwa chyba. Tak, wiele lat wstecz. Pierwsze bodajże sześć w miocie miało rodowód, reszta nie. Ale były dalej rasowymi, miały potwierdzenie, że są po tych rodzicach, tak, od hodowcy, ale nie dostawały metryki. To się szybko zmieniło tak naprawdę. Od dawna jest tak, że ile się psów nie urodzi w miocie, wszystkie mają metryki, wszystkie mają udokumentowane pochodzenie. Tak samo psy, które są niewystawowe, dostają metryki. Tutaj mamy na przykład Ibizy metrykę. I tutaj też dużo przypadków było takich, że podrabiane były metryki przez pseuduchów, bo to mogę jasno tak powiedzieć. Tu jest metryczka urodzenia mojej Ibi. Jak wygląda metryka? I tu mamy wszystko napisane. Jaka to jest rasa? Nazwa, przydomek hodowli. Skąd on jest, ten pies? Ojciec, matka, umaszczenie, wszystko. Wszystko tutaj mamy. Jest też hologram, jest pieczątka. Można z tą metryką najpierw udać się do związku kynologicznego, sprawdzić, czy tu, bo jest też numer księgi miotów. Tylko niektóre związki czy stowarzyszenia też wystawiają swoje dokumenty. Tak, mają swoje dokumenty. I się wycwanili, robią bardziej kolorowe, więcej hologramów.
też wpisują takie same dane jak my. Więcej pieczątek, bardziej ważniejsze. Tak, tak, dokładnie tak. Bo no co to, to jest świstek, jakiś biały świstek papieru z zieloną pieczątką, tak? I o, to nie przyciąga oka, prawda? To powiedzcie mi, jakie pytania możemy zadać hodowcy, który twierdzi, że ma psa z dokumentami? Jak to zweryfikować? Tak naprawdę do jakiego stowarzyszenia przynależy? Jeżeli powie, że do związku kronologicznego, to każda hodowla... Ja się spotkałem z tym, że już ktoś dzwonił po szczeniaki. Taka informacja była niedawno na Facebooku odnośnie Sharpei z Płońska. Nie wiem, czy czytałyście. Ja tak. się z tym spotkałem. Tam były szczeniaki sprzedawane po 2200 i człowiek twierdził, że ma... rodowody, ale je dość. Związku kronologicznego. Tak. A okazało się, że tak naprawdę, tak jak mówiłyście wcześniej, został wyrzucony z związku kronologicznego. Niby żona zapomniała mu dać przy przekazaniu szczeniaka, nie? Tak, jeżeli poda nam swój przydomek hodowlany, możemy go sprawdzić w bazie przydomków hodowlanych związku kronologicznego. No i to jest bardzo cenna informacja. Czyli najpierw pytamy, pod jakim przydomkiem hodowlanym jest zarejestrowana dana hodowla. Tak, tak. Każda hodowla ma swój numer. Numer swojej księgi, wszystko można zweryfikować, bo może być tak, czyli hodowla najpierw... istnieje w związku ekonomicznym i istnieje też w stowarzyszeniu. Dlatego ważny jest też numer hodowli. Czyli najpierw sprawdzamy nie szczeniaka, tylko najpierw hodowlę. Hodowlę, tak. Czy dana hodowla w ogóle ma prawo mieć szczeniaki, prawda? Tak. I dopiero później możemy pytać się, czy są one ewentualnie zdrowe, czy ktoś chce wystawowego, czy niewystawowego szczeniaka, prawda? Bo to już oddzielna jest inna historia. Okej, okay. Przydomek hodowlany sprawdzamy. Co dalej? Tak naprawdę każdy hodowca raczej ma swój profil na Facebooku. To jest bardzo to jest bardzo cenne do uzyskania informacji. Patrzymy, jak te psy żyją. Dodaję zdjęcia, jak biegają, jak śpią na kanapie, jak się bawią, z życia codziennego. Czyli uwaga na profile, które powstały wczoraj. Tak, też. I mają 40 zdjęć, że jest się hodowcą. Dokładnie. Ale też zdjęcia na przykład psów tylko z kojca albo tylko na kanapie. I nie widać, jak psy tak naprawdę funkcjonują na co dzień. Nie ma zdjęcia ze spacerów, z wystaw. Tak naprawdę trzeba przyznać, że w związku ekonologicznym też mamy czarne owce. Mhm. Ale to jest tylko kilka procent. A to wszędzie. Wszędzie się znajdzie, każdym... tak jak w rodzinie. Zawsze się ktoś, dlatego nawet w związku ekonologicznym trzeba dobrze zweryfikować hodowcę i hodowlę. O co jeszcze możemy zapytać hodowcę? O rodziców. Karty medyczne też. O rodziców, o kartę przeglądu miotu. A czy hodowcę możemy zapytać o ksero dokumentów, żebyśmy mogli je zweryfikować w związku kronologicznym? Oczywiście. Jeżeli nie ma nic do ukrycia, tak naprawdę jeżeli jest w porządku, no to nam je udostępni. Czyli karty krycia, karty przeglądów miotów, książeczki, potwierdzenie. No właśnie, ja do studia przywiozłem dokumenty mojego psa, choćby certyfikat czempiona, czy cała jej historia, tak? Dyplomy z wystaw, z kartami opisu, ale również mam też, co jest ważne, umowy kupna-sprzedaży, chociażby, prawda? Gdzie każdy hodowca powinien taki dokument wystawić przyszłemu opiekunowi, tak, jego tak. psa z jego hodowli, prawda? Tak naprawdę ta umowa jest bardzo ważna. A co nam daje? Poza tym, że kawałek papieru, na której ktoś tam się podpisał. Przede wszystkim... Co jest na niej zawarte. Określa prawa, obowiązki hodowcy i kupującego. Tak, tak sam... Boże. Mamy też gwarancję w umowie. Że pies będzie zdrowy. Jeżeli że nie coś... ma wad, że jeżeli właśnie okaże się, że ma chorobę genetyczną wrodzoną, to możemy żądać zwrotu połowy kosztów albo kosztów leczenia. Bądź nawet można żądać wymiany szczeniaka, zwrotu całej kwoty wydanego za szczeniaka. W zależności, co jest napisane w tej umowie, jak hodowca... Czyli pewne zastrzeżenia można tam zawrzeć. Tak, tak. To jest wszystko do omówienia i do podpisania. Pseudohodowle dają jakiś dokument? Nie. Często sprzedają psy na parkingu, na stacji benzynowej, żeby kupujący nie widział, w jakich warunkach jest. Przywożą komuś do domu? Też jest, tak. Też. Też. Bo jadą gdzieś i mają po drodze. Nie? Tak, też jest właśnie i ostatnio było dużo mówione, że pieski fajne z takich hodowli masowych są u kogoś umieszczane w mieszkaniu, ładne, piękne jureczki z kokardeczką, przyjeżdża pani do domku, bo sąsiadka ma
to ja też sobie kupię. Mam okazję, bo za 500-1000 zł kupię sobie Yorka, bo teraz na czasie też Yorki pod pachem. Przyjeżdża, zobaczy, piękny piesek. W ogłoszeniu są 4 pieseczki. No to przyjeżdża. No mamy już 2, bo 2 poszły, a 2 tak naprawdę zdechły i zostały wyrzucone. Jeden wychodzi, a drugi cały czas śpi, albo dopiero jadł. Może już umiera, może jest chory, może ciężko zarobaczony. Często są to szczeniaki podrzucane w suczce. Suczka nie musiała mieć młodych, wystarczy, że wygląda. Że wygląda, tak. Ludzie nie patrzą, czy karmiła, czy ma pokarm. No właśnie, bo się już interesują szczeniakiem, który chcą otrzymać tak. za te niższe pieniądze. Czyli tak naprawdę nie warto oszczędzać na kupnie psa. Nie ma co oszczędzać, bo te pieniądze, jeżeli teraz zaoszczędzimy, to zarobi kwotę, weterynarz. To zarobi potem weterynarz na tym jeśli roku, pies przeżyje. Jeżeli przeżyje. Mało, jeżeli jest tak, mało jest procent psów z pseudohodowli, które wychodzą stamtąd zdrowe. Są to naprawdę szczęściarze. Zdjęcia, które użyliśmy w programie, pochodzą? Zdjęcia pochodzą z właśnie interwencji, tej takiej dużej, największej interwencji, którą przeprowadziło pogotowie dla zwierząt. I to było właśnie, to była hodowla, pseudohodowla zarejestrowana w Stowarzyszeniu Burka i Kocurka, gdzie właśnie tak wyglądało, tak wyglądają pseudohodowle, gdzie są trzymane psy na początku, a jak trafiają do klienta, to te pieseczki są na chwilę umyte, gdzieś tam wypicowane, trafiają do domku na kolanko. Proszę, tu jest niuniulek. Na zakończenie programu może zaapelujmy do widzów. Ta kamera jest specjalnie dla was. Nie oszczędzajmy na psach. Psy mają być z nami jak najdłużej. Jeżeli nie chcemy wystawiać, można kupić psa niewystawowego, często za połowę ceny. A mamy potwierdzenie, kim tak naprawdę jest. Jeżeli nie stać nas na zakup pieska, tak samo możemy i nawet trzeba zaadoptować pieska ze schroniska bądź z fundacji. One często właśnie ratują te pieski z tych pseudofundacji, których my nie chcemy. Moi drodzy, dzisiaj zajęliśmy się poważnym tematem w programie Strefa Zoologiczna, ale czasami tak trzeba. Jeżeli ktoś by miał jakieś pytania pod tym programem, możecie śmiało zadawać. Na pewno będziemy wspólnie odpowiadali na wszystkie pytania. Moim gościem w dniu dzisiejszym była Anna Przybyła i Sara Mazurek, ale pozdrawiamy też Kingę Marzec, która pomogła przy stworzeniu tego posta. Dziękuję serdecznie, ja się nazywam Michał Sawa. Do zobaczenia w kolejnym, mam nadzieję, że weselszym odcinku.